Witamy Państwa w naszym kolejnym programie. W nim sporo dzisiaj będzie o futbolu, ale po kolei. Sportowy weekend właśnie się rozpoczyna, bowiem przecież o 19.45 Odra zagra o pierwsze w tym sezonie ligowe punkty. Na pewno został ten czas wykorzystany na to, żeby poprawić te wszystkie elementy, które nie zagrały w meczu z ŁKS-em i miejmy nadzieję, że na tyle to będzie dobrze funkcjonowało, że w meczu z Zagłębiem zdobędziemy 3 punkty. Mówić będziemy także o futsalu, bowiem w ubiegłym tygodniu ruszyła futsalowa ekstraklasa, a w niej przecież nasz Dreman Futsal Opole Komprachcice. Przed naszą drużyną duże wyzwanie. Na pewno nam walki nie zabraknie, zespół słynie z waleczności. A na koniec, drodzy Państwo, raz jeszcze powrócimy do niestety smutnego wydarzenia. W minioną sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe Jerzego Szczakiela. Sportowy weekend na dobre się właśnie rozpoczyna. Za niespełna 2 godziny Opolska Odra mierzyć się będzie z Zagłębiem Sosnowiec w pierwszej lidze i walczyć o pierwsze tegoroczne ligowe punkty. W tamtym sezonie było bardzo dobrze. Odra u siebie zremisowała 1-1, wygrała w Sosnowcu 3-1. Czy w tym sezonie będzie łatwo? Miejmy nadzieję, że Opolanie to spotkanie wygrają. W co wierzy chyba i nasza reporterka Daria Strong i jej gość. Ze mną pomocnik Odry Opole Rafał Niziołek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak nastroje w drużynie przed tym spotkaniem z Zagłębiem Sosnowiec? No, inauguracja sezonu nie wyszła, wysoka porażka, ale z silnym przeciwnikiem. Czyste głowy i szykujemy się do kolejnego spotkania? Dokładnie tak. No, już mamy ponad tydzień od tego meczu, więc na pewno wszystko sobie wyjaśniliśmy. Teraz skupiamy się na Zagłębiu Sosnowiec i czekamy na ten piątkowy mecz, bo na pewno będziemy chcieli się zrehabilitować, bo na pewno nie zagraliśmy tak, jak tego chcieliśmy i chcemy pokazać kibicom, że jednak jesteśmy drużyną wartościową i żeby 3 punkty zostały w Opolu. Tak jak powiedziałeś, mieliście sporą przerwę. To z jednej strony był chyba okres, żeby się mocniej przygotować, ale z drugiej strony no, będziecie mieć 2 mecze właściwie po kolei, bo 16 września ze Stomilem. Zgadza się, ale w zeszły sezon kończyliśmy w sumie grając co 3 dni, więc to nie ma dla nas znaczenia. Na pewno został ten czas wykorzystany na to, żeby poprawić te wszystkie elementy, które nie zagrały w meczu z ŁKS-em i miejmy nadzieję, że na tyle to będzie dobrze funkcjonowało, że w meczu z Zagłębiem zdobędziemy 3 punkty. Trzymam zatem kciuki za niebiesko-czerwonych, a początek spotkania o 19.45. Tak jak mówiłem, o futbolu będzie dzisiaj sporo, ale nie tylko o tym wydaniu trawiastym, bowiem do rywalizacji na własnym parkiecie ruszają nasi ekstraklasowi również piłkarze nożni, czyli drużyna Dremanu Futsalu Opole Komprachcice. Pierwszy mecz za nimi i pierwsza porażka, teraz bardzo trudne zadanie, bowiem spotkanie z mistrzem Polski z Gliwic. Tuż przed tym pierwszym pojedynkiem w Opolu naszych futsalistów odwiedził nasz reporter Piotr Jankowski. Futsal wraca do Opola i to na najwyższym, bo ekstraklasowym poziomie. Już w niedzielę w Stegu Arenie, przed którą się znajdujemy, Dreman Futsal podejmie jednego z głównych kandydatów do tytułu Mistrza Polski Piasta Gliwice. Ze mną są trener Dariusz Lubczyński oraz kapitan opolskiego zespołu Patryk Kilian. Pierwszy mecz za wami, mecz wyjazdowy, starcie z wicemistrzem Polski przegrane 1-6. Jak trener zapatruje się na tą inaugurację w Opolu? Terminarz dla was nie jest łatwy, bo 2 pierwsze mecze z zespołami, które mają odgrywać jedną z głównych ról. Zgadza się. Terminarz nas nie rozpieszcza, ale może to nawet dobrze, bo potrzebujemy troszeczkę czasu na jeszcze zgranie zespołu, gdyż troszeczkę zmian nastąpiło miesiąc przed rozgrywkami i nam troszeczkę tego czasu brakło. No, pierwszy mecz troszeczkę trema, troszeczkę za mocny przeciwnik. To było widać w pierwszej połowie, bo przegrywaliśmy 5-0. Natomiast w drugiej połowie było już troszeczkę lepiej. Ogólnie walczyliśmy, ale no, wynik niekorzystny. Teraz w niedzielę gramy z Piastem. To jest jakby drugi zespół, który będzie walczył o medal w tej lidze. No, gramy u siebie, trenujemy na tej hali już troszeczkę, także mam nadzieję, że będzie lepiej niż w sparingu, bo w sparingu nam z nimi totalnie nie poszło. Ale wiemy, co nas czeka i mam nadzieję, że przynajmniej powalczymy z nimi. Awans wywalczony w zeszłym roku naszych kibiców napawa wielkim optymizmem, więc czego możemy się spodziewać po drużynie na tym poziomie? Naszym celem jest, wiadomo, utrzymanie. Jest parę zespołów, nie wiem, 4-5 zespołów, które prezentują bardzo podobny poziom do nas. Na drugim biegunie jest 5 zespołów, które teoretycznie nie powinniśmy ugryźć, ale wiadomo, że to jest tylko 40 minut gry i różnie to bywa, można sprawdzić jakąś niespodziankę. Czego się spodziewać? No, na pewno nam walki nie zabraknie. Zespół słynie z waleczności.
Będziemy, w każdym meczu będziemy się starać o wygraną, natomiast na pewno to boisko zweryfikuje. Strzelił pan honorową bramkę dla zespołu w pierwszym meczu inaugurującym sezon. Druga połowa zremisowana 1-1. Jak wygląda wasze nastawienie przed niedzielnym spotkaniem tutaj w Opolu przed kibicami? Mimo wszystkich obostrzeń kibice będą mogli was wspierać. Na pewno nastawienie jest bojowe. Chcemy troszkę zmazać plamę po tym pierwszym spotkaniu, no bo faktycznie trochę może zjadła nas trema, trochę źle podeszliśmy do tego spotkania. Ale chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Przede wszystkim chcemy walczyć o każdy metr boiska. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale na pewno ambicji nam nikt nie zarzuci, że nam tego zabraknie. Niedzielne spotkanie w Stegu Arenie rozpocznie się w samo południe. Kibice mogą nadal kupować bilety za pośrednictwem strony kupbilet.pl. A w uzupełnieniu informacji futbolowych przypomnę, nasi czwartoligowcy, czyli drugi zespół Odry Opole, jedzie na pojedynek wyjazdowy do Głuszyny z tamtejszym Agroplonem, natomiast ekipa z Fornicy Czarnowąsy mierzyć się będzie również wyjazdowo w Chruścicach z tamtejszą Wiktorią. I ponownie przenosimy się na parkiety, ale teraz już w piłce ręcznej i koszykówce. Opolska Gwardia od kilkunastu minut mierzy się w Głogowie z tamtejszym Chrobrym Stawką. Ligowe punkty w PGNiG Super Lidze. Przypomnę, pierwsze spotkanie Opolanie w Opolu wygrali z Piotrkowianinem 33-29. Z kolei wyjazdowy turniej czeka naszych koszykarzy AZS-u Wigry Politechniki Opolskiej. Tym razem nasza drużyna pojechała do Inowrocławia, by tam mierzyć się z tamtejszą Notecią, Kotwicą Kołobrzeg i Księżakiem Łowicz. I na koniec powracamy niestety do tego smutnego wydarzenia. W minioną sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe indywidualnego mistrza świata na żużlu Opolanina Jerzego Szczakiela. W uroczystościach uczestniczyły setki, by nie powiedzieć tysiące osób z całej Polski. Byli żużlowcy, byli przyjaciele Jerzego Szczakiela i przede wszystkim były tysiące kibiców. Właśnie to oni między innymi będą wspominać wielkiego mistrza. Nazywa się Józef Kuśnierz, mieszkam w Nowej Wsi Królewskiej. Przyjaciółmi byliśmy. Jestem takim sportowo nastawiony i właśnie czułem pana Szczakiela, czułem jego krew, w ogóle jego wolę, jego sąd działał cały czas. No tutaj blisko mieszkam. Heniek Słaby z Nowej Wsi Królewskiej. Ja mieszkałem niedaleko z Szczakiela, takżeśmy byli sąsiadami, nie? Znaliśmy się od takiego chłopaka gdzieś 13-12 lat, jak on zaczął jeździć na tym iżu od ojca, iż ten wziął i tam po tych uliczkach jeździł, także my się bardzo dobrze znamy. To jest prawie mój rówieśnik, jestem tylko rok starszy od niego. Ja też. Byłem też na Mistrzostwach Świata w Chorzowie w 1983 roku, jak Szczakiel zdobył mistrzostwo. Mam oryginalny proporczyk z podpisem jego, z autografem. No, mam plakat, mam jeszcze znaczek, takie różne rzeczy. No i bardzo dużo zdjęć. Zdjęć z jego domu, bo zaprosił mnie kiedyś, zaprosił. Ja się zaprosiłem z kolegą fotografem. On powiedział, chłopcy, nie ma problemu, przyjeżdżajcie, robimy nagrania. To nie był chłop, to był chłop śląski. Nasz chłopak to był. On był solą tej ziemi. No, byliśmy kolegami. Myślę, że mogę to powiedzieć dzisiaj z wielką satysfakcją. To oczywiście zaczęło się gdzieś tam dawno, bo chyba należy do grona tych, którzy witali wszystkich trzech mistrzów świata. Nie przypuszczałem, że ja kiedyś poznam Szczakiela, że będę się z nim kolegował, że będę odwiedzał go w domu, że będziemy czasami razem wracali z jakichś poważnych imprez, z jakiegoś Grand Prix z Gorzowa i tak dalej. Nieraz go odwoziłem tutaj do Grudzic. Ale też i nie ukrywam, że zawsze bliskim było to, żeby upamiętniać w jakiś sposób tych byłych mistrzów. I jak było 30-lecie zdobycia tytułu mistrzów świata par w Rybniku przed Memoriałem Ciszewskiego, wtedy zaprosiłem i Jurka i Andrzeja Wyględę. Ubrałem ich w kombinezony, żeby zrobili taką rundę honorową przed publicznością. Pamiętam, że ustawiłem ich na tych samych polach startowych, na których stali w wyścigu z Nową Zelandią, 15 bodajże wyścig tego finału, który decydował o mistrzowskim tytule. Tak, oczywiście. Owacja na stojąco, to było coś niezwykłego. Ja wtedy widziałem, że no, oni potrzebują nawet takich wrażeń i takich doznań. Pamiętam, że Andrzej Wyględa miał wtedy ślub swojej córki. Mówi, Andrzej, między drugim daniem, a deserem, a kawą, no musisz przyjechać i zrobić te parę kółek. Jurek przyjedzie. No i tak się też stało. Potem, kiedy było 40-lecie tego sukcesu rybnickiego, no to oczywiście też zrobiliśmy spotkanie, też zrobiliśmy specjalne plastrony z myślą o nich. No i żałuję bardzo, że za rok, kiedy będzie 50 lat, niestety takiego spotkania na Rybnickim to
to, że już nie uda się zorganizować. Ale nie mam wyrzutów sumienia. Pamiętam, jak było 25 lat mijało od zdobycia tytułu indywidualnego mistrza świata. Wtedy miałem honor, przyjemność wielką wręczyć mu medal imienia Ciszewskiego. To było takie wyróżnienie dla żużlowców i Eda odbierał to wyróżnienie na Stadionie Śląskim. A teraz, kiedy uruchamiano niejako na nowo Stadion Śląski, on z ogromną przyjemnością przyjechał i na promocję książki, i na otwarcie, i na konferencję prasową, która poprzedzała ten powrót żużla, mecz reprezentacji Polska, reszta świata. Eda przyjeżdża. Eda na tym stadionie czuł się w sposób niezwykły. Ja to obserwowałem i tak się tylko dziwiłem. No, sentyment sentymentem, prawda? Ale to było coś więcej niż sentyment. Dzisiaj to już wszystko w naszym programie. Dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy za tydzień. A sportowe informacje oczywiście zarówno na fanpage'ach Miasta Opola, czyli Czasie na Opole i Opolu, a także na stronach internetowych Opola oraz sportowegoopola.pl.